Ja dzisiaj z flagą to za Jezusa. Po prostu ja mam radość z Jego zbawienia, słuchajcie. Chcę wam powiedzieć o historii jednego marzenia. O historii marzenia, które zrodziło się ponad 10 lat temu. Pojechałam gdzieś na jakiś festiwal chrześcijański i tam było mnóstwo ludzi. Było poranne uwielbienie na takiej zewnętrznej scenie. I zobaczyłam tam dziewczynę, która tańczyła z flagami. I w ogóle ona tak tańczyła, że nie widziała w ogóle innych ludzi. Ona była wolna w tym. A ja byłam spięta jak agrafka. No i wtedy gdzieś w moim sercu bardzo mi w ogóle poruszyło się coś, tak? Od tamtej chwili, jak już byłam w Kościele Mocy i stałam taka, najpierw coś tam podnosiłam ręce, później usłyszałam, że no może się położyć na podłodze. Ja mówię, dobrze, Duchu Święty, ale którą stroną? Jak położę tam głowę, to tam się kończy wykładzina, a jak położę tu, to tutaj skaczą ludzie, no to ja się nie położę. I po prostu brałam powoli swoją wolność, ale w środku ja szalałam. W środku tańczyłam. W środku w ogóle, wiecie, to nie to, że ja chciałam być na jakiejś scenie. Ja chciałam tak uwielbiać Boga. I przyszedł czas, kiedy przeprowadziliśmy się tutaj i flagi leżały tam, w tamtym zaklętym kącie. A ja stałam zawsze tutaj. I te flagi jakoś nie chciały do mnie przyjść, ale któregoś razu chyba Ola przyniosła te flagi tutaj i zobaczyłam, jak Monika chwyta jedną flagę granatową i leży ta druga. I myślę sobie, dobrze, to ja podejdę i wezmę i zacznę machać. I zaraz moją głowę zaczęły bombardować myśli. Agata zaraz wstanie i powie, nie, nie ty. Albo powie, nie ten kolor. Zgasiłaś namaszczenie. I słuchajcie, na trzęsących się nogach podeszłam do tej flagi. To w ogóle wyglądało jak pierwszy krok z człowieka w kosmosie. Wzięłam tą flagę i myślę sobie, dobrze, to ja zamknę oczy i będę machać jak dziecko. I machałam sobie jak dziecko, jakkolwiek. Nie umiałam tego robić. Przyjechałam do domu, moja mama oglądała transmisję. Ja jej opowiadam, w ogóle odpowiadam jej, co się działo w moim wnętrzu. I ona mówi, no tak, widziałam, machałaś jak dziecko. Ja mówię, jacie, tak mnie zgasić, ale to ja wiedziałam, że to diabeł, po prostu to diabeł, tak? I no i te flagi nadal leżały tam, a ja nadal stałam tutaj. I nic się nie działo. Kilka razy próbowałam tam dojść. Nie wiem dlaczego. Nie wzięłam odpowiedzialności wtedy i nie wzięłam sobie tych flag, ale myślałam, że to ktoś może tam zdecydował, żeby tam położyć, no to niech one tam leżą. I wiecie, i przyszedł Sylwester i świadectwo Michała o tym, jak wychodził z poniżenia i miał też wzgląd na osobę, był zblokowany tym, że ktoś z autorytetem go osądzi, oceni. Oceni, nie osądzi. I ja podeszłam do niego i powiedziałam, że mam to samo. I on powiedział, to wiesz, co masz robić. Po prostu podejdź do Agaty i Artura i powiedz, że tak masz. I ja podeszłam wtedy do Agatki, ale Michał mnie tak nie zostawił i zawołał swoją cudowną żonę Becię i powiedział, Batka, powiedz w ogóle, co widzisz w nim. I Bata zaczęła mówić. I to zaczęło łamać coś. I podniósł się we mnie taki gniew na diabła, że mnie trzymał w tym. I zaczęliśmy uwielbiać. Chwyciłam za flagę. I powiedziałam, że ja jej nie puszczę. Będę trzymać wysoko sztandar Chrystusa. I wiecie, jeszcze niedawno byłam u Artura i było takie uwielbienie, na którym on powiedział, że teraz, właśnie teraz ogłaszaj swoje marzenia, realizację swoich marzeń.
I ja tam stałam, już śladą tańczyłam z flagami i nagle sobie zdałam sprawę z tego, że ja nie mogę znaleźć żadnego marzenia w swojej głowie. Szukałam czegoś wielkiego, szukałam czegoś potężnego, bo wydawało mi się, że to muszą być potężne rzeczy. I dzisiaj zobaczyłam, że moje marzenie się spełniło. I ja przestałam w ogóle wartościować swoje marzenia. Bo jak ja nie spełniłabym tego marzenia, to nie spełniłabym kolejnych. I wiem, że się coś otworzyło i to się wylewa. Zebrałam dzisiaj dużo rzeczy. Tylko dlatego, że po prostu poszłam za marzeniem i stawiałam te kroki wbrew temu, co w ogóle wiatrowi pod prąd, tak? Wiatrowi w oczy. I dzisiaj Duch Święty przypomniał mi w ogóle taką historię, jak pierwszy dzień byłam w mojej pracy, pierwszy raz, w ogóle miałam wtedy 19 lat chyba, nie, no tak, 19 lat, nie zdałam na studia i poszłam do pracy jako maszynistka, wtedy nie było komputerów, były maszyny do pisania, IBM-ki. I jakiś tam prezes, w biurze prezesa pracowałam, dał mi pismo do przepisania. I ja miałam w głowie dużo teorii, jak powinno wyglądać poprawnie napisane pismo, gdzie adres, gdzie coś tam i tak dalej. Wiadomo, na maszynie do pisania bardzo łatwo jest zrobić błąd, a trudno go wymazać. Generalnie nie można wymazać, trzeba od początku zacząć. Więc ja przez cały dzień pisałam pismo, bo chciałam to zrobić perfekcyjnie. I Duch Święty mi to pokazał. Wiecie, nie umiałam, robiłam tymi dwoma palcami i tak dalej. Wiedziałam, co mam zrobić. Ten człowiek w ogóle okazywał mi łaskę, bo przez cały dzień przychodził do mnie, pytał się, czy jest pismo, a ja mu mówiłam, no jeszcze nie, tak? Piszę właśnie. Duch Święty mi dzisiaj pokazał, twoim wrogiem jest teoria, twoim wrogiem jest perfekcjonizm. Jeżeli wiesz, co masz robić, to po prostu tak jak ja złapałam tą flagę wtedy i zaczęłam jak dziecko machać, to po prostu to zrób. Zrób. Nie myśl sobie, jaki kolor, a może nie w tym momencie. To było moje marzenie. Ja nie wiem, jakie kto ma marzenia. Ja wzięłam białą flagę, bo biała flaga to jest poddanie. I ona ma bardzo twardy drążek. To jest jedyna flaga, oprócz flagi Ducha Świętego, która coś kosztuje. Kosztuje nią machanie. Mam odciski. Trenuję pompki, żeby machać tą flagą. W ogóle zdecydowałam się na bycie posłusznym w realizowaniu swojego marzenia. I przyszła wolność. I chwała jest. Amen. Super.